Witaj w Instytucie Metody Tippinga, w którym dzielimy się filozofią radykalnego wybaczania. Nazywam się Magdalena Czaja i prowadzę jedyny w Polsce ośrodek oficjalnie reprezentujący tę metodę w Polsce. W tym podcaście wraz z naszą trenerką i współpracownicą Ewą Turek pomożemy Ci lepiej poznać radykalne wybaczanie i jego narzędzia. Narzędzia, które od dekad zmieniają życie tysięcy osób na całym świecie, pomagając uwolnić się od bólu przeszłości i teraźniejszości po to, aby żyć z lekkością i radością. Bo wybaczanie naprawdę ma moc uzdrawiania. Zapraszam. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy bardzo serdecznie na kolejnym naszym podcaście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym z Ewą, dlaczego tak jest, że zadowalamy innych i to najczęściej kosztem siebie, rezygnując ze swoich potrzeb, nie stawiając granic i tak dalej. Tak, wokół nas są takie osoby, które są nadmiernie miłe. A może sami jesteście taką osobą? Mm. Co się dzieje i dlaczego, skąd to się bierze? To jakie są koszty tego dla tej osoby? To właśnie temu poświęcamy ten odcinek. Wiemy, że materiału jest na tyle dużo, że podzieliłyśmy to na dwa odcinki. To, czym się zajmiemy w tym odcinku, to no właśnie, skąd to się bierze, jak to się tworzy, jakie są konsekwencje. Dokładnie tak, a ja trochę bym podważyła tezę, która być może tutaj mogła być tak zrozumiana, że padła, że to te nadmiernie miłe osoby tylko rezygnują z siebie i zadowalają innych, bo z tego, co widzę, Ewa, to my ten obszar mamy doskonale pomaskowany. Bardzo często jest tak, że ktoś w ogóle nie wygląda na osobę, która jest milutka i tak dalej, ale jak się tak podrąży na sesjach czy na kursach, to się okazuje, że te osoby bardzo z siebie rezygnują, żeby zadowalać innych, ale tego nie widać na pierwszy rzut oka i bardzo często to odkrycie jest dla nich wielkim szokiem. Czyli tak naprawdę tak obudowały swoją świadomość, kim się jest, jaką jestem osobą, że właśnie to jest niewidoczne na pierwszy rzut oka dla tej osoby. Tak, bo jak ktoś jest tak bardzo miły, no to ja mam na przykład także takie szalenie miłe osoby, ja trzymam dystans do nich. Wiesz, bardzo mi się podoba to francuskie powiedzenie, że co się łasi, może ugryźć. I w moim życiu tak było wielokrotnie, że osoby takie no szalenie słodkie okazywały się bardzo zjadliwe w drugim podejściu. Natomiast czasami jest tak, że ktoś jest po prostu zwykłą osobą i kompletnie tego nie widać, a okazuje się, jak się pogrzebie dalej, że bardzo, bardzo zadowala innych swoich kosztem. No i tutaj mamy taki krótki quiz, test czy pytania, na które każdy z Was może sobie właśnie teraz sam przed sobą odpowiedzieć szczerze, czy jestem właśnie taką osobą. Odpowiedz sobie na następujące pytania. Częściej jestem spokojny czy spokojna, zgodna, miła? To jest pierwsze pytanie. Częściej potakuję niż mam własne zdanie. Najczęściej dbam, aby inni ludzie czuli się dobrze. Uważam siebie za szlachetnego, dobrego człowieka. Zawsze jestem gotowy zrobić coś dla innych. Jestem wyczulony na zmianę nastroju osób wokół siebie. Chętnie robię coś, aby poprawić ich nastrój. Nie skarżę się, nawet jeśli jest mi ciężko. Łagodzę konflikty w zespole. Jeżeli okazało się, że wiele z tych rzeczy możecie powiedzieć, że właśnie tak macie, to ten odcinek jest dla Was, bo pomożemy Wam trochę poodkrywać, jakie są źródła tego, że my tak bardzo, bardzo zadowalamy innych kosztem siebie i też trochę właśnie co z tym zrobić. Tak, czyli podsumowując te pytania, wniosek nasuwa się taki, że są to osoby, które biorą na siebie odpowiedzialność za to, w jakim nastroju i w jakie samopoczucie mają osoby, które go otaczają. Tak, tylko że wiesz, to jest takie sprytne bardzo, bo z jednej strony to jest tak, że ta osoba bierze odpowiedzialność za nastrój innych, ale tam jak pogrzebiesz, to się okazuje, że ten dobry nastrój innych jest dla tej osoby gwarantem tego, że ta osoba jest kochana. Mam teraz taką refleksję, że my to się zajmujemy wykopkami.
W każdym odcinku grzebiemy. Grzebiemy, bo... Ale wszystko w dobrej intencji i po to, żeby tak, było nam tak, bo to lżej. Jest tak, że rzeczy na powierzchni wydają się jakieś, a jak się tam zanurkuje, to okazuje się, że to wcale nie o to chodziło. I bardzo właśnie tak często jest, że te osoby, które tak bardzo dbają o nastrój innych, to jednym z powodów może być to, że te osoby mają ogromną potrzebę bycia akceptowanym i kochanym. No to teraz zajmijmy się tym, skąd to się bierze. No i skąd to się bierze, no, Ewa? Kurczę, to nasze dzieciństwo to jest taka kopalnia. Tak, to prawda. W dzieciństwie mogliśmy się nauczyć tego, że żeby być kochanym, musimy zadbać o to, żeby inni byli szczęśliwi. Wiecie, co to jest miłość bezwarunkowa i tak to faktycznie wyglądało u wielu z nas, że kiedy rodzice byli w dobrym nastroju, a byli często w dobrym nastroju wtedy, kiedy my byliśmy tak zwani grzeczni, to wtedy dostawaliśmy głaski. Wtedy dostawaliśmy objawy miłości. Ale kiedy my coś zrobiliśmy, albo nawet nie, bo to często o tym powtarzamy to, że dzieci wszystko biorą do siebie. W związku z tym czasami mogło się wydarzyć coś zupełnie poza dzieckiem, poza nami. Rodzice to jakoś przeżywali, widzieliśmy, że są w złym nastroju i dalej myśleliśmy, że to może przez nas. No bo pamiętajmy, że rodzice to są ludzie, no tak jak my, tak jak każdy z nas i mają swoje lepsze, gorsze dni, więc z perspektywy dziecka może być to traumatyczne, a z perspektywy dorosłego może być to po prostu gorszy dzień. Mhm. I przygotowując się do tego odcinka, mam w pamięci taki fragment książki Colina Tippinga, Radykalne samowybaczanie, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Cytowałyśmy już to w którymś odcinku, ale przeczytam jeszcze raz. Najczęściej stosowaną i najbardziej szkodliwą formą kary, jakiej używają rodzice, jest zaprzestanie na pewien czas okazywania miłości. Łatwo jest więc zrozumieć, dlaczego tyle osób uważa, że nie można ich kochać. Czy to jest ta tak zwana miłość warunkowa? Tak, wiesz, jak słucham tego fragmentu, to od razu stają mi przed oczami osoby, z którymi pracowałam lub pracuję. I jak często pada coś takiego, dlaczego nie chcesz o tym powiedzieć swojej matce? Ja mówię do klienta, klientki. I odpowiedź, wiesz co, bo strzeli focha, przestanie się do mnie odzywać. O tak, bardzo częste. Boję się coś powiedzieć, bo będzie awantura, albo tak, będzie właśnie... Tak. Albo dlaczego nie chcesz tego zrobić, skoro bardzo tego pragniesz? Bo wiesz co, bo będę miała wtedy awarię z rodzicami, znowu przestaną do mnie dzwonić. Czyli zacisnę zęby i poświęcę siebie. Tak, dokładnie tak. Czyli zrobię to, żeby zadowolić rodziców, zrobię to, czego się po mnie spodziewają, na co mają nadzieję. I za co mnie pochwalą, czyli głaski. Ja uwielbiam Byron Katie, która mówi, ma takie fajne sformułowanie po angielsku, że wszyscy żyjemy w takim stanie looking for love and appreciation, czyli że wszyscy szukamy miłości i wdzięczności, docenienia. I wiele, wiele z naszych zachowań, jakby się tak zastanowić, i to jest super efekt właśnie pracy z radykalnym wybaczaniem na sesjach z trenerem, że klienci zaczynają po prostu bardzo świadomie żyć, zaczynają obserwować, okej, dlaczego ja to chcę zrobić, dlaczego ja chcę zrezygnować z siebie, po to, żeby dostać wyrazy wdzięczności, albo właśnie, żeby ktoś mi powiedział, że o, jesteś cudowna, cudowna jesteś, co dostajemy? Głaski, tak? I my dla tych głasków jesteśmy w stanie sprzedać swoją duszę. No bo jak studnia jest sucha, to cokolwiek robimy, żeby ją napełnić, ona cały czas ma za mało. Więc te doły, które gdzieś tam z dzieciństwa nosimy w sobie, są wciąż nie napełnione, a pragniemy, żeby były pełne. I to przypominamy, że do 7 roku życia dziecko po prostu wchłania wszystko. Jak zapisuje na twardy dysk bez analizowania i oczywiście uczy się poprzez obserwację, co mu się opłaca, za co dostanie właśnie miłość czy głaski i się dostosowuje. I to jest bardzo charakterystyczne, że właśnie dzieci zamieniają to, kim są, na zachowanie, które im się opłaca. To jest bardzo dla mnie osobisty temat, muszę Ci, Ewa, powiedzieć, ponieważ ja, mając to doświadczenie bycia pół roku w sanatorium jako 2-latka,
odkryłam w wieku dorosłym, no po pierwsze odkryłam, dlaczego nie mogłam patrzeć na zdjęcia z Rabki, bo za każdym razem płakałam. I tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i którzy też mieli doświadczenia bycia w szpitalu, kiedy byli dziećmi w sanatoriach. Jest nas bardzo dużo. Ja nie miałam tej świadomości lata. Teraz jak pracuję z ludźmi, to dopiero się okazuje, ilu z nas przeżyło ogromną traumę w dzieciństwie, no bo wtedy rodzice nie mogli być dziećmi w tych szpitalach, sanatoriach i tak dalej. I ja dopiero w pewnym momencie swojego życia zrozumiałam, że ja wtedy jako ta mała dziewczynka przyjęłam taką strategię przetrwania, że ja będę urocza dla wszystkich. Na mnie nawet mówiono w sanatorium czarująca Magdalena. Jak moi rodzice przyjeżdżali raz na miesiąc, to ja zawsze byłam podobno wystrojona w kokardkach i wszyscy po prostu mnie tam uwielbiali. Ja wtedy sobie przyjęłam taką filozofię, być może nawet jakoś to sobie obiecałam jako dziecko, że będę taka, żeby być kochana przez innych, bo wtedy jestem co? Bezpieczna. Ja mam dreszcze, naprawdę, jak słyszę taką historię, gdzie świadomość, że dwuletnie dziecko, no moja córka jest już dorosła, ale nie wyobrażam sobie, żeby zostawić dziecko na parę miesięcy i nie przeżywać tego. Kiedy moja córka miała 6 miesięcy, miała nagłe zdarzenie, więc wylądowała w szpitalu i ona jedną noc przeżyła beze mnie i kiedy rano, do dzisiaj mam ten widok, taka spłakana, kiedy rano, najwcześniej jak tylko mogłam wejść do niej, no do dzisiaj mam, łamie mi się głos, bo to jest, dziecko nie jest nieświadome, tak? Ono po prostu pragnie być bezpieczne, blisko swoich rodziców. Tak, no a skoro zostało pozostawione, to znaczy, że coś zrobiło. I bardzo wiele osób, które pracują z taką właśnie traumą wczesnodziecięcą, gdzie zostały zostawione właśnie w szpitalach, sanatoriach i tak dalej, bardzo wiele osób dociera w pewnym momencie do tego, że jedną z rzeczy, którą o sobie wtedy myśleliśmy, to było, że coś z nami jest nie tak. Widocznie zrobiliśmy coś złego, skoro rodzice nas tak po prostu zostawili. Ja teraz już mogę o tym spokojnie mówić, ale jeśli ktoś tego słucha i właśnie czuje, że zbiera mu się na płacz, to chcę, żebyście wiedzieli, że naprawdę jestem mocno przy Was, bo to był bardzo wiele lat mój wielki, wielki temat. I ten temat bardzo się właśnie wiąże z zadowoleniem innych, ponieważ ja jako dziecko, skoro sobie wymyśliłam taką filozofię życia, że jak się jest miłym dla innych, uroczym i zadowalających innych, to się jest bezpiecznym, bo się jest kochanym, to potem człowiek nieświadomie wychodzi z takim bagażem dorosłe życie i dalej to robi. Czy to jest nawyk już wtedy? To jest nawyk, wiesz, robisz to i w ogóle nawet sobie jak z tego nie zdajesz sprawy. Ja dopiero musiałam przeżyć duży wstrząs na takim doświadczeniu, które się nazywa grupa otwarcia. To jest takie doświadczenie psychologiczne. I tam grupa mi coś bardzo mocno pokazała. To mną tak wstrząsnęło, że ja nie mogłam w ogóle dojść do siebie. Ale ja wtedy odkryłam, jak bardzo mi zależało na innych kosztem siebie. I wtedy postanowiłam, że nie, basta, koniec. Po prostu tak nie będzie. Ja muszę stać przy sobie. Ja muszę dbać o siebie, nie nikt inny. Czyli warto pracować, żeby raz, po pierwsze, doszukać się tych schematów, po drugie je rozbroić. Tak, i chcę powiedzieć, słuchajcie, że jestem przykładem na to, że to się da zrobić. Mimo, że jest to taki, wiesz, schemat, który praktycznie już masz w DNA, no bo skoro to jest od tak wczesnego dzieciństwa. I ja teraz bardzo często, właściwie teraz to już nawet się nad tym nie zastanawiam, ale jeśli mi się zdarzy, że się złapię na tym, że chcę coś zrobić, bo na przykład chcę zasłużyć na pochwałę, albo że ktoś będzie mi wdzięczny, albo że ktoś powie, Boże, jaka ty jesteś cudowna, to ja sobie wtedy zadaję pytanie, ale czy ja chcę to zrobić? Czy to dla mnie jest dobre? I mam już odwagę powiedzieć nie, albo nie zrobić tego, nawet narażając się na to, że ktoś powie, że wcale nie jestem taka fajna, jak wyglądam. I biorę to na klatę. No tutaj sygnały z kursu trenerskiego mam odwrotne, że jesteś taka załza i pilnujesz, że... Tak jest, tak jest. To pytanie, czy teraz jak oglądasz zdjęcia z Rabki? Jak? Słuchaj, jak spojrzysz za mnie, to zobaczysz, zdjęcie z Rabki stoi na półce. Stoi wśród zdjęć mojej rodziny.
Tak, widzę. Tak, jest to zdjęcie. Dużo dzieci. Wy tego nie możecie zobaczyć, ale to jest takie zdjęcie, na którym jestem ja, taka mała dziewczynka z czarną grzyweczką, wokół mnie, ubrana w ogóle w strój krakowski, wokół mnie dzieci, to jest zdjęcie właśnie z Rabki, ale Ewa, zobacz na miny tych dzieci. No za daleko, ale chętnie je zobaczę po nagraniu. No wszystkie jest dzieci mają tak. minę, słuchajcie, podkówki. Kilkuletnie. Tak, to są dwulatki, tak? Wszystkie dzieci mają podkówki. Ach, te nasze historie. Tak, i ja to zdjęcie, bo to zdjęcie mnie zawsze najbardziej rozwalało. Mhm. I to zdjęcie dlatego stoi wśród zdjęć ludzi, których kocham, ponieważ ja już przerobiłam swoje dziecko, znaczy przepracowałam wszystkie te rzeczy związane z wewnętrznym dzieckiem. No może nie wszystkie, ale dużo. I patrzę na to zdjęcie już z miłością, a nie ze łzami w oczach. Czyli można. Można. Czyli podsumowując tę część, dziecko jest odbiorcą sytuacji rodzinnej. Oczywiście różnych dysfunkcji w rodzinie, czy nawet tej miłości warunkowej. I dziecko uczy się, dostosowuje się do warunków. Czyli na przykład bierze na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje. Mhm. Uczy się właśnie dostosowywania swojego zachowania do oczekiwań rodziców. Czyli włącza tak zwaną strategię przetrwania. Mhm. Bo dziecku trudno jest oddzielić to, kim jest, od zachowania. Czyli tak jak Colin też tu wspomina, dziecko jako osoba i jej zachowanie tego dziecka zostaje połączone w jedno. No tak, skoro na przykład rodzice się wobec mnie... Jeżeli rodzice mnie biją, to znaczy, że ja jestem niedobra. To znaczy, że coś robię takiego, że mój Bóg, ktoś, kto jest dla mnie najważniejsze, mnie w tym momencie nienawidzi i mnie bije. To znaczy, że naprawdę coś głęboko ze mną jest nie tak. I w związku z tym mogą się włączyć zachowania, które mają obłaskawić tego rodzica. To znaczy, będę robić wszystko, żeby ten rodzic był zadowolony z mojego zachowania. Znam mnóstwo osób, też z sesji właśnie, które mówią, siedziałam cichutko w pokoju, bo wiedziałam, że moja mama będzie niezadowolona, jeżeli wyjdę z pokoju i zacznę ją o coś pytać. Ja po prostu w ogóle jej nie zawracałam głowy sobą. Nie oczekiwałam, że się będzie ze mną bawić. Nie oczekiwałam, że zapyta mnie, co u mnie, bo ja wiedziałam, że moja mama się zdenerwuje, jeśli wyjdę z tego pokoju. Czyli niewidzialne dziecko. Tak. I słuchajcie, takie dziecko dorasta z takim programem i w życiu dorosłym no, idzie do pracy, zakłada swoją firmę, zakłada rodzinę i tak jak mówiłaś w poprzednim odcinku, z tylnego siedzenia kieruje po prostu naszym życiem. Tak. Skręć w tą stronę, a w tą nie. Mimo, że rozsądek mówi, żeby skręcić w drugą stronę. I na przykład nie odzywaj się. Nie zabieraj głosu. Tak. Bądź w firmie, bądź tak, miła, tak. Żeby cię nie było widać. Bądź taka, wiesz, trochę przeźroczysta, bo inaczej jak się narazisz, to będzie nieprzyjemnie. Mm. Czyli powyższa ta strategia, która zrodziła się w dzieciństwie, jest kontynuowana w życiu dorosłym, staje się nawykami myślenia i działania, ale też przekonaniami, że po prostu nie da się inaczej. Mm-hmm. I tutaj fantastycznie pomagają narzędzia radykalnego wybaczenia i sesje z trenerami. Dlaczego? Dlatego, że my na tych sesjach i w czasie pracy z narzędziami odkrywamy, jakie nam powstały przekonania, które powodują, że my właśnie rezygnujemy z siebie i zadowalamy innych. Super narzędziem na przykład jest wirówka. Tak. Czyli co się wydarzyło, a jak ja to zinterpretowałam, bo my po prostu w dzieciństwie tworzymy miliony przekonań, które tak naprawdę miały bardzo mało wspólnego z rzeczywistością. Przykładowo ta historia z dziewczynką czy z chłopczykiem, który musiał siedzieć sam w pokoju i cichutko jak myszka, bo inaczej mama się zdenerwowała. No nie wiem, nie jestem ważny. Inni są ważniejsi. No i tworzą się właśnie przekonania niewspierające. Na przykład nie mogę być ciężarem. Mhm. Albo zawsze powinnam być pomocna. Mhm. Mhm. Bo zawsze można na mnie liczyć, tak? Muszę radzić sobie sama. Albo nie mogę grymasić. O, to tak, też z dzieciństwa. Tak. Nie mogę sprawiać kłopotu. To też nawiązując do tej historii. I w
w arkuszu jest kilka punktów, między innymi 7 punkt, który bardzo wyraźnie pokazuje, jakie mamy dzisiaj, jakie mogą być te negatywne, niewspierające przekonania, które są takim wstępem do dalszej pracy. Zgadza się. Jest też taki bardzo ciekawy aspekt tego, o czym mówimy. Mianowicie my, próbując zadowalać innych, wchodzimy im trochę do głów. To znaczy wyobrażamy sobie, co my musimy zrobić, żeby ta druga osoba dobrze się czuła, czyli też kochała nas za to, co my robimy. I tutaj zawsze mówię wszystkim rzecz taką właściwie, można by powiedzieć, żadne tam odkrycia Ameryki, ale jednak dla wielu osób bardzo zmieniające spojrzenie na to, co się dzieje. Mianowicie jest to historia o tym, że mamy w życiu 3 biznesy. To, ile masz wzrostu, kolor oczu, trzęsienia ziemi, wojny, gospodarka, pandemia, to jest biznes Boga. Mamy na to wpływ, Ewa? No nie. No nie mamy. To, co ty pomyślisz o tym, jak ty zinterpretujesz, że ja coś mówię, co ty powiesz komuś o mnie, jak się potoczy nasza relacja pod względem twoich decyzji, to jest biznes czyj? Drugiej osoby. Mam na to wpływ? No nie. No nie mam. Jest jedyny biznes, na który macie wpływ, słuchajcie. Tym biznesem to jest wasz biznes. To, jaką wy decyzję podejmiecie, jak coś ocenicie, co powiecie i tak dalej. A co my robimy? Ja siedzę ciągle w głowie drugiej osoby i myślę sobie tak, o nie, nie, tego to nie mogę zrobić, bo się na mnie obrazi, strzeli focha i nie będziemy mogły i tak dalej. Wy macie siedzieć w swoich głowach. Od tego właśnie się zaczyna zadowalanie innych, że my próbujemy odczytać, jak się mamy zachować, żeby nie zepsuć tej relacji. A dlaczego nie chcemy zepsuć tej relacji? Bo boimy się stracić miłość innych. I tutaj pojawiają się koszty, tak? Jeżeli nieświadomie idziemy właśnie tym trybem miłości warunkowej, tego schematu zapisanego z dzieciństwa. A jakie mogą być koszty? No, przede wszystkim może być brak autentyczności w relacjach. Czy utrata szacunku dla siebie. I jest się takim przezroczystym dla innych. Czyli jest się niewidzialnym w środowisku. To może być środowisko pracy czy rodziny. Jest się po prostu mało interesującym. Albo jest się tak jak chorągiewka na wietrze. Raz tak, raz tak. To, co powie, to się dostosowuje, przytakuje. Ale kosztem również jest to, że dana osoba blokuje swoje emocje. A już wiecie z naszych rozmów, że niewyrażone emocje, nieprzerobione emocje, gdzie zostają? W naszym ciele. W ciele, tak jest. Ono wiele przyjmie, ale do czasu. Tak, w pewnym momencie wystawi rachunek. Czyli choroby somatyczne. Ale to, co się czasami pojawia i słyszymy takie historie, działanie w afekcie, czyli utrata kontroli. Czyli tak długo trzymamy, spinamy się, aż w pewnym momencie nawet drobna rzecz może nas wyprowadzić z równowagi i jest po prostu dramat. I powiem ci, Ewa, że teraz się dzieje taka ciekawa rzecz, którą obserwuję. Mianowicie bardzo wiele osób, które nie mają umiejętności wyrażania emocji, często są to osoby introwertyczne, takie zawsze spokojne, takie zawsze pogodne, które zawsze mówią, że bardzo sobie wszystko z wszystkim radzą, że sobie zracjonalizują i tak dalej. Jest w tej chwili wysyp nerwic. Ludzie mają ataki paniki. Bardzo dużo osób szuka w tej chwili pomocy w farmakologii, a wszystko to są emocje, które nie zostały upuszczone w momencie, kiedy coś się działo, tylko one zostały trochę tak schowane. Tak, trochę tak jakbyśmy patrzyli na garnek, którym się gotuje woda. Jak przykryjemy ten garnek pokrywką, to w pewnym momencie po prostu to wywali. Ciśnienie jest tak duże, że wywali. I dlatego to wyrażanie emocji jest bardzo ważne, ale to jest jeden aspekt, dlaczego wyrażanie emocji jest ważne. Drugi aspekt jest taki, że emocje to jest też energia. I nie oszukamy tej energii. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest na was zły,
ale się uśmiecha i mówi, że wszystko w porządku i tak dalej, wy czujecie całym sobą, że coś jest nie halo. Więc takie ulubione powiedzenie Irka Rudnickiego, który założył Instytut Metody Tippinga w Polsce, on zawsze mówił, słuchaj, jak ktoś coś czuje, to czuje. W ogóle z tym nie dyskutuj. Więc jego filozofia była taka, że jeżeli na przykład ktoś wam mówi, o, widzę, że się denerwujesz, a wy nie macie z tym kontaktu i mówicie, nie, wcale się nie denerwuję, to się zatrzymajcie i zadajcie sobie pytanie, czy faktycznie się nie denerwujecie, bo ludzie czują naszą energię i powiedzą wam zwykle prawdę. Ja to zawsze jak na szkoleniach z wystąpień publicznych mówię, każdy z nas ma neurony lustrzane, które są połączone z empatią. I to jest tak odczytujemy osobę, którą widzimy na scenie, że tego się nie da oszukać. Mm-hmm. Oczywiście są pewne narzędzia, triki, jak nie wiem, zarządzanie swoim ciałem i tak dalej, ale osoby nieświadome, które nie mają tej umiejętności, po prostu są czytane tak od razu. Tak. Natomiast bardzo ważną rzecz mówisz, czyli energia. Potrafimy ją odczytywać, nawet jeśli tego nigdy się tego nie uczyliśmy, po prostu to mamy. Tak. I na przykład jak ktoś wam mówi, masz jakąś relację z kimś i ta osoba mówi, wiesz co, czy ty się na mnie obraziłaś? Nie. Ale ta osoba coś czuje. I jakby się zatrzymać wtedy i zadać sobie pytanie, kurczę, czy faktycznie mi o coś nie chodzi? Może się często... Ale zobacz, my jako matki tak samo od razu wyczujemy, tak, kiedy dziecko coś jest nie tak. Tak. Więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że jeśli ktoś wam sygnalizuje, że coś odbiera od was, to jest duża szansa. Oczywiście nie zawsze, bo to nie jest 100%, prawda? Ale warto sobie zadać pytanie, czy ta osoba gdzieś tam nie ma racji. Taki wątek, który poruszyłaś tutaj, mówiąc o kosztach zadowalania innych, jest ta autentyczność. Ja to widzę bardzo dużo w biznesie, zwłaszcza w biznesach prowadzonych przez kobiety, że kobiety, ponieważ naturalnie zostałyśmy wychowane tak, żeby głównie dbać o relacje z innymi, kobietom w biznesie jest bardzo trudno być takimi, nie wiem, surowe to jest złe słowo, ale takimi wymagającymi, nie liczącymi się z tym, czy ktoś cię lubi, czy nie, jak mężczyźni. My na tym polu mamy dużo ciężej. I ciężej nam jest na przykład zwolnić kogoś, bo tą osobę lubimy jednocześnie. Mężczyźni z tym nie mają problemu. Mężczyźni dużo rzadziej łączą te rzeczy i praca i biznes relacje. Biznes to relacje. Tak. I teraz jeżeli pracujecie i macie podejmować trudne decyzje, nie podejmujecie ich, bo wam jest kogoś szkoda, bo ktoś coś tam i tak dalej, bądźcie przekonani, że to i tak się gdzieś wysypie. A mówię to ze swojego doświadczenia, będąc 20 parę lat przedsiębiorcą. Za każdym razem, kiedy ja już w myślach się rozstawałam z tą osobą, bo już nam coś nie działało, ale zadawalałam tą osobę, a nie siebie, bo na przykład jeszcze dawałam szansę, jeszcze mi było coś tam szkoda, nie chciałam, żeby mnie nie lubiła i tak dalej, to się wcześniej czy później. Tak, zawsze był jakiś zakręt, na którym po prostu tak wybuchły emocje, że to się obracało przeciwko mnie. Także kobiety, bądźmy czujne. Tak, ale co, nie byłam autentyczna. Po prostu nie byłam autentyczna i uświadomienie sobie tego było jednym z większych odkryć w moim życiu, że u mnie brakiem autentyczności było nie mówienie komuś, że mi się to nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. I zadawalałam innych kosztem siebie, ponieważ ja się męczyłam z tym brakiem decyzji, czy tam z brakiem postawienia granic. No ale życie, wiesz, życie, no bo, jak to życie. Tak. Więc i tak wszystko kiedyś musiało stanąć na ostrzu noża i tak. Traci się przede wszystkim w tych kosztach, traci się bardzo dużo energii. Właśnie tak. Traci się też swoją siłę woli. Traci się siebie. Tak. Kolejna rzecz to ma się kłopoty z asertywnością, czyli często jest tak, że osoby automatycznie mówią tak, mimo że to jest niezgodne z ich sytuacją, czyli gdzieś tam wewnętrznie chciałyby powiedzieć nie, ale automatycznie mówią tak. Czyli mówią tak, mając niezgodę, tak? I to też właśnie Byron powiedziała, że nieprawdziwe tak dla ciebie jest prawdziwym nie dla mnie.
Kolejnym kosztem może być taka sytuacja, często w środowisku zawodowym, że ta osoba jest podatna na wykorzystywanie przez innych, tak? Czyli przysłowiowe nadgodziny, albo raport za 5-17 do poprawienia, albo praca w weekend i nie potrafi się powiedzieć nie, bo otoczenie, środowisko wie, że ta osoba się zgodzi. A dlaczego ta osoba się zgadza? Dlaczego się boi powiedzieć nie? Bo się boi, że nie wiem, szef się zdenerwuje. Czyli jego złość obrazi, będzie... Obrazi, tak. Strzeli w pocha. O tak. To jest tak, że to jest niesamowite, że te energie się tak przeplatają, że jak jedna strona ma silniejszą energię, to wykorzystuje te jednostki, te osoby, które mają tą słabszą energię. No bo w przyrodzie mamy to samo. Tak, silniejsza roślina zdobędzie więcej słońca. I teraz tu nie chodzi o to, żeby być takim nieświadomym jak meduza, tak, że płynę sobie w tym życiu i jakoś to będzie. Nie, nie będzie. Piękne porównanie. Nie, nie będzie. Jeśli dana osoba, ty, ja, ty, drogi słuchaczu, nie zadbasz o siebie i nie spojrzysz w te ciemne miejsca, to naprawdę nikt o ciebie nie zadba. A dzięki radykalnemu wybaczaniu, dzięki tej filozofii, która mówi, że inni w naszym życiu dorosłym przynoszą nam bardzo często do uleczenia, do uzdrowienia, do zobaczenia rzeczy z dzieciństwa, dzięki niemu właśnie macie okazję użyć narzędzi, popracować sobie i odkrywać, o co to chodzi. Bo zobacz, ta sytuacja z tym szefem, który strzeli focha. Okaże się nagle, że ta szefowa jest dokładnie taka sama jak twoja mama, że ta relacja jest bardzo podobna. Tak. I dzięki tej szefowej możesz po prostu się tym zająć, przypomnieć sobie, jak bardzo cierpiałeś jako dziecko, kiedy rodzic się tak zachowywał. I wystarczy zrobić proces na tą szefową, nawet nie trzeba robić na rodzica, a już ta sytuacja, już ta energia się uwalnia. Miałam bardzo ciekawy przykład z pracy coachingowej z panią dyrektor, która jest świetnym negocjatorem, ale w momencie, w którym pojawia się na tej samej sali jej szefowa, to traciła po prostu siebie. I to był taki mechanizm, który był niezrozumiały. I pracowałyśmy właśnie nad... Ja intuicyjnie już wiedziałam, że gdzieś tam jest w przeszłości jakiś schemat i dokopałyśmy się. Ja poprzez odpowiednie pytania, klientka w pewnym momencie, wiesz, to jest takie wow! Tak. To mi przypomina sytuację z moją mamą, która coś tam, coś tam, coś tam. Tak. Słuchajcie, ja miałam ciary, ona też i mówi, to niesamowite, jak to wszystko jest połączone ze sobą. Teraz już rozumiem ten mechanizm, bo była świetna w negocjowaniu warunków na zewnątrz, była świetna w pracy z zespołem, a rozkładała się nie wiadomo dlaczego, kiedy jej szefowa, świetna również szefowa, nagle ona była innym człowiekiem. Bo stawała się kim? Dzieckiem. Dzieckiem. Także, po prostu kochani, stawała się dzieckiem. I w życiu prywatnym, w życiu zawodowym takie niespodzianki w odkrycia są możliwe. Tak, i właśnie dlatego te sesje trenerskie, czy też kursy z radykalnym wybaczeniem robią takie wrażenie na ludziach, że te odkrycia są właśnie tego kalibru, że tobie się wydaje, że ta osoba aktualnie w twoim życiu jest taka wredna, okropna i tak dalej, a potem się nagle okazuje, że to twój dziadek jednak stoi przed tobą. Że wszystko wzięło się gdzieś tam z dzieciństwa. Tak. Kochani, podsumowując, w kolejnej części mamy dla was informację, co z tym można zrobić, jak pracować nad sobą, z jakich narzędzi korzystać. Natomiast w tym etapie, czyli takiego analizowania i bycia detektywem, zawsze możecie korzystać ze spotkania z trenerem. Macie do dyspozycji linię życia, o której już też mówiliśmy wielokrotnie. Ale też mam taką propozycję. Zapytaj swojego kolegę, koleżankę, przyjaciółkę, przyjaciela, żeby ciebie ocenił. Jaka jesteś? Bo często my po prostu nie widzimy tego swoimi oczami. A ktoś ci powie, albo ty się ciągle zgadzasz z innymi. I to mnie wkurza. Tylko uwaga. Cokolwiek usłyszycie, macie to przyjąć. Żeby nie było tak, że ktoś wam powie... Ale no nie, no skąd? Przecież to nie masz racji. Albo się obrazicie. To w ogóle nie o to chodzi. Podejdźcie do tego jak detektyw. Po prostu z ciekawością. Czegoś się ciekawego o sobie dowiecie. Mamy oczywiście jeszcze technikę lustra, to o tym też już mówiliśmy. I
zawsze, zawsze, zawsze zachęcamy, żeby zapisywać swoje negatywne przekonania, które nagle odkryliście. Tak, i żeby być tego świadomym. Także na dzisiaj kończymy. Nie bądźcie jak meduza, jak to powiedziała Ewa. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.